Fame MMA 9 jest ze mną Zusia. Cześć, dzień dobry. Powiedz, jak ty się dzisiaj czujesz? Dobrze. A jak twoje nastawienie do walki? Dobrze. I zawsze tak przed walką człowiek najwięcej się stresuje, a im bliżej chyba tym lepiej, jak jest też jeszcze w tym klimacie i w tej atmosferze tutaj, to tak cały ten stres odchodzi. Pewnie wrócę do domu, znowu będę się zastanawiać, jak to tam będzie. I tak się też zastanawiam, już mnie wszystko tutaj rozprasza. I zawsze też się zastanawiam, jak wejdę do oktagonu, to jak zacząć. To jest to, jak ja w ogóle zacznę, jak ja będę w stanie. No a potem już tam wchodzisz i w sumie nad niczym się nie zastanawiasz, wychodzi jak wychodzi. Okej, jesteś osobą, która lubi dzielić się swoimi przemyśleniami, refleksjami. Co nowego odkryłaś w ostatnim czasie, na przykład po walce w sobie? Po walce, co w sobie odkryłam? Że strach ma wielkie oczy. Ale to znaczy, że wielkie, że tak patrzy, czy trzeba patrzeć głęboko w oczy? Żebyśmy nie brali chyba wszystkiego nad wyrost. Nie. Że po prostu zawsze wszystko jest mniejsze niż nam się wydaje. A zauważyłaś, że młodzi ludzie właśnie tak dramatyzują, boją się podejmować działania, rywalizacji, nowych rzeczy, doświadczać zmian? Tak, oczywiście, no bo nie jesteśmy tego nauczeni, nie jest budowana w nas pewność siebie i nie jesteśmy pchani do przodu. Tłamszone są wszystkie indywidualności nasze, no i sami nie wiemy, czy możemy polegać nawet na sobie. Nie jesteśmy tego nauczeni. A co w twoim życiu było takim kluczowym momentem, że uważasz, że cię ukształtowało? Nie wiem, dużo było takich rzeczy. Na przykład mama moja odgrywa bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę. I zaraz będę beczeć, ja ją tak kocham, naprawdę. Cześć mamo, pozdrawiam cię serdecznie. No mama mi dała taką siłę, mama zawsze o mnie walczyła i mamy przefantastyczny kontakt z mamą teraz na ten moment. Ale nie wiem, no dużo, to jest taki temat rzeka, właśnie nawet nie wiem od czego zacząć. No tak. Jakie było pytanie w ogóle, bo ja chyba gdzieś odbiłam właśnie. Wiesz co, ja też chyba zapatrzyłem się tak w twoje oczy i ładny kolor. Piękny mam makijaż, dzięki Roma. A powiedz, skąd pomysł na takiego węża tutaj? Ja zawsze byłam fanką Slytherinu i jakoś tak przemawiało do mnie to logo. A, Harry Potter, tak? Dokładnie tak. No tak, też się na tym wychowywałem, bardzo lubię. W sumie, jak widzisz, w dzieciństwie jak oglądamy też jakieś filmy, bajki, też kształtujemy swoją taką, można powiedzieć, definicję świata, możemy w coś uwierzyć, możemy od czegoś odbiec. No tak, no to ja na przykład Harry Potter, Władca Pierścieni, to są chyba takie moje dwa najważniejsze materiały. A wierzysz w taką magię rzeczywistości? Nie wiem, robisz jakieś afirmacje, medytacje, praktykujesz prawo afirmacje przyciągania? Afirmacje robię, medytacja jest chyba jednak za wolna dla mnie. Ja to tak raczej jeszcze nie wiem, może jestem na zbyt wczesnym etapie, żeby ten pęd w sobie zatrzymać, ale afirmacje robię, jestem zwolenniczką pozytywnego myślenia i że jesteś magnesem i przyciągniesz to, o czym myślisz. Że kreujemy myślą i wtedy się rzeczy dokładnie wydarzają. I czynem też. A słowem? Słowem na pewno też. Nie wiem, czy słowo ma aż taką dużą moc, bo słowo wypowiadane jest od razu, a w emocjach różne rzeczy nam przychodzą. Jest takie jednak długofalowe właśnie myśl jest długofalowa i chyba to jest czymś, co się spełnia. A jest takie przysłowie, zważaj na swoje myśli, gdyż przemieniają się w czyny. Zważaj na swoje myśli, gdyż przemieniają się w słowa. Zważaj na swoje słowa, gdyż przemieniają się w czyny. Tak, zważaj na swoje, tak. No więc jest to, można powiedzieć, taka ciągłość różnych rzeczy, które wykonujemy i do czegoś nas prowadzą. I teraz, jak ty żyjesz, będąc w środowisku show biznesu, oceniania, ludzie oceniają, ty jesteś jakby osobą, która musi się upublicznić. I teraz jak zachować taki zdrowy rozsądek, kiedy zostajesz sama ze sobą, kiedy zostajesz sama ze swoimi myślami, kiedy na przykład napływają informacje pozytywne, negatywne, żeby właśnie ten strach, który ma wielkie oczy, odgonić i żyć sobie takim spokojnym życiem, żeby nie popadać w to. To chyba najważniejszym tutaj jest kilka czynników, no to wsparcie. Ja mam, ktoś takim jest mama dla mnie, ja o wszystko mogę jej powiedzieć, ja o wszystkim mogę z nią porozmawiać. Jak mam tylko jakiś problem, to wszystko wyrzucam z siebie i niczego nie trzymam, nawet jeśli jest mi mega przykro, nawet jeśli coś się stanie. A zazwyczaj teraz się nie dzieje, bo ja właśnie i ciągle znowu powrót do tej terapii, ale odkąd nie piję i odkąd jest terapia, no to komfort życia zmienił się o 180 stopni i tak naprawdę przejmuję się mniejszą liczbą rzeczy, bo nic nie
nie robię żadnych przypałów, nic się takiego nie dzieje, wszystko jest tak, jak powinno być, od zawsze. Nie ma wyrzutów sumienia. Tak, nie ma wyrzutów sumienia, żyję w zgodzie ze sobą, dokładnie tak. A powiedz, jak na przykład, bo wiesz, ty masz to szczęście, że masz wsparcie mamy, a często jest tak, że młode dziewczyny rywalizują z mamą, mama im coś zarzuca, one to wybierają. Jak te dziewczyny miałyby zmienić swój tok myślenia, bo to też jest efekt dojrzałości, refleksji, przemyśleń. Czasami prowadzimy taką walkę we własnym domu. No tak, prowadzimy walkę we własnym domu, ale to też często jest z winy rodzica. Tutaj zawsze są dwie strony medalu. To nie zawsze jest wina dziecka. Myślę, że warto na początek by było usiąść z takim rodzicem, porozmawiać właśnie, jeśli chodzi o młode dziewczyny, co na sercu leży i spróbować takiej otwartej rozmowy. Jeśli nie, no to często to są głębsze tematy tego rozmową. Kurczę, no nie jestem specjalistą, nie chciałabym się wypowiedzieć w tym temacie, ale jeśli czujemy potrzebę pójścia na terapię i sięgnięcia po taką profesjonalną pomoc, jak najbardziej zróbmy to, bo często po prostu nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Dobra, ja tobie dziękuję, wiedziałem, że tutaj od ciebie można czegoś mądrego, dobrego się dowiedzieć, więc mam nadzieję, że słuchacze też coś z tego wyciągną. Dzięki, do oglądać konferencję. Pogadaliśmy miło, a teraz czas na dymy. Do zobaczenia.